Witam wszystkich ponownie na moim kanale. Dzisiaj kartoflanka z grzybami i wędzonym boczkiem. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, a jesteś ciekaw innych różnych przysmaków, zachęcam do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczka, żeby żaden film Cię nie minął. A teraz przechodzimy do wykonania przepisu. Wszystkie składniki będą podane oczywiście jak zawsze w opisie filmu. Pracę rozpoczynamy od dodania do naczynia miksującego 10 g natki pietruszki, tylko liście. Zakładamy pokrywę i będziemy rozdrabniać. Rozdrabniamy 3 sekundy na obrotach 8. Pietruszkę przekładamy do innego naczynia. Na razie ją odstawiamy, a do naczynia miksującego dodajemy 50 g korzenia pietruszki pokrojonego na kawałki. Do pietruszki dodajemy 30 g pora pokrojonego w 5 mm plastry. Dodajemy 30 g korzenia selera pokrojonego na kawałki. Zakładamy pokrywę z miarką. I rozdrabniamy 5 sekund na obrotach 5. Przekładamy do innego naczynia i odstawiamy. Jak nie macie termomiksa, to warzywa po prostu drobno posiekajcie. Do naczynia miksującego wkładamy 120 g cebuli przekrojonej na pół. Zakładamy pokrywę z miarką. Cebulę rozdrabniamy 5 sekund na obrotach 5. Lub oczywiście siekamy, jeśli nie macie termomiksa. Cebulę zgarniamy na dno naczynia miksującego. Dodajemy 120 g boczku parzonego, wędzonego, pokrojonego w paski. Ja mam pokrojony w drobną kostkę, bo jest tylko wędzony, nie parzony. Więc chcę, żeby się troszkę szybciej zrobił. Dodajemy 20 g oliwy z oliwek. Zakładamy pokrywę z miarką i smażymy 3 minuty, 120 stopni, obroty 1. Dodajemy 20 g masła.
soczewiczek z cebulką. Dwadzieścia gramów masła. Dodajemy 200 gramów grzybów leśnych. Ja mam kurki z odrobiną pieczarek. Zakładamy pokrywę z miarką. I całość dusimy 4 minuty, 120 stopni, obroty 1. Dodajemy teraz rozdrobnione warzywa. Dodajemy 450 g ziemniaków pokrojonych w 2-centymetrową kostkę. Gramów marchewki pokrojonej w słupki, ja dodałam już wcześniej. 800 g wody. Półtorej łyżeczki koncentratu bulionu warzywnego, wykonanego w Thermomixie. Przepis na bulion warzywny również znajdziecie na kanale, czyli półtorej łyżeczki. Jeden liść laurowy. Jedną łyżeczkę przyprawy uniwersalnej wykonanej w Thermomixie, również jest u mnie na kanale. Trzy ziarna ziela angielskiego. Jedną czwartą do pół łyżeczki pieprzu czarnego mielonego. Zakładamy pokrywę z miarką i całość gotujemy 20 minut, 100 stopni, obroty 1, oczywiście obroty wsteczne. Zupa jest już prawie gotowa, wystarczy teraz dodać tylko rozdrobnioną natkę pietruszki. O, jaka ciężka! Teraz dodajemy natkę. Dodajemy 100 g śmietany, minimum 30% tłuszczu. U mnie będzie troszeczkę mniej. Zakładamy pokrywę z miarką. I jeszcze podgotowujemy 2 minuty, 90 stopni, obroty 1. Zupę mamy gotową. Wygląda tak. Nałożymy ją teraz na talerz. Jest bardzo treściwa, pięknie pachnie. Widać wszystkie składniki, które dodaliśmy.
Już was do niej zbliżę. Pachnie wyśmienicie. Jest gęsta. Ma i ziemniaczki, jak widzicie, i boczek. Jest wspaniała, bo w międzyczasie ją kosztowałam. Ma wiele, wiele smaków. Także gorąco polecam wykonanie tej zupy, zwłaszcza teraz, kiedy robi się coraz zimniej. Wspaniała, rozgrzewająca zupa z wieloma w środku dodatkami. Życzę wszystkim smacznego. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, oglądania pozostałych filmów, pomysłów na śniadania, obiady, kolacje i przekąski, jak również desery. Do następnej podróży. Do zobaczenia.